Mając najnowszy telewizor firmy Samsung z 2012 roku, możemy odbierać cyfrową telewizję satelitarną Cyfr Plus czy telewizji nowej generacji N bez użycia dodatkowego dekodera. Oczywiście działają nam tutaj wszystkie funkcje cyfrowej telewizji satelitarnej, które normalnie są dostępne w dekoderze, typu lista kanałów, elektroniczny przewodnik po kanałach, funkcja kontroli rodzicielskiej, możliwość wyboru ścieżki dźwiękowej czy możliwość włączenia napisów. Wszystko to, co do tej pory robiliśmy w dekoderze, w zewnętrznym urządzeniu przy użyciu dodatkowego pilota możemy po prostu już robić bezpośrednio na telewizorze, używając pilota, który otrzymaliśmy w zestawie z telewizorem. Mając kartę aktywowaną, możemy rozpocząć korzystanie z telewizora. Należy pokazać listę kanałów, która została domyślnie przez telewizor zainstalowana. Jest to lista, której porządek został zdefiniowany przez operatora. Możemy po prostu w bardzo wygodny sposób na takiej liście zacząć się poruszać i szukać audycji, które chcielibyśmy oglądać. W sytuacji, gdy operator zmieni numerację kanałów, doda nowy kanał do listy, wówczas telewizor, skanując w tle satelitę, automatycznie doda kanał i poczyni odpowiednie zmiany. Oczywiście po włączeniu telewizora, w momencie gdy nie używamy go, telewizor poinformuje nas odpowiednim komunikatem o tym, że zaszły zmiany na liście kanałów. Mimo tego, że operator zaproponował konkretny układ na liście kanałów, my możemy ten układ zmienić, tworząc tak zwane listy ulubionych kanałów. Mamy do dyspozycji 5 list ulubionych i możemy dodać sobie konkretne kanały, przykładowo wybrane 10 kanałów do tej listy i dodatkowo posortować je według własnego uznania. Możemy również korzystać z zbudowanego elektronicznego przewodnika po kanałach, w Polsce nazywanego również EPG lub Guide. I na tej liście kanałów znajdują się audycje, które są rozplanowane. Również, podobnie jak na liście kanałów, możemy wyszukać interesującą nas audycję, nacisnąć przycisk info, przeczytać informacje o danym kanale i skorzystać z funkcji nagrywania. Również tutaj zaprogramować wyświetlenie danej audycji, czyli jeżeli będziemy oglądali inny kanał, w momencie gdy będzie nadchodziła audycja, którą sobie ustawiliśmy do nagrywania, wówczas na telewizorze pojawi się odpowiedni komunikat i telewizor przełączy się automatycznie na dany kanał. Kolejne funkcje to na przykład możliwość wyboru ścieżki dźwiękowej. Ona jest przydatna przede wszystkim podczas oglądania filmów. Przykładowo możemy oglądać film James Bond z oryginalną ścieżką dźwiękową w dźwięku Dolby Digital i dodatkowo włączyć napisy, oczywiście w języku polskim. Dodatkowymi funkcjami jest na przykład mechanizm kontroli rodzicielskiej. Jest to funkcja, dzięki której możemy zablokować dostęp do kanałów telewizyjnych, do których przykładowo nasze dziecko nie powinno mieć dostępu. Oprócz tego, jeżeli mamy do telewizora podłączony dysk twardy poprzez port USB, możemy ustawić funkcję nagrywania. Na odpowiednim infobanerze wybierzemy programowanie nagrywania lub na liście kanałów na programie telewizyjnym użyjemy przycisku rekord do nagrania danej audycji.